wracamy do dziewcząt. Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. Więc to nie był zły sen? Nie. Nie, to nie był zły sen. A może ciepła kąpiel z pianą? A potem pójdziemy znaleźć ci coś do jedzenia? Co ty na to? Okej. Puszczę ci wodę. No, przynajmniej jakieś przyjemności. Tylko co dalej? Dobra, rozumiem, do czego to zmierza. Nożyczki, będziemy wyciągać sobie ten implant. Włosy. Szkoda, że nie mamy wpływu na to, jak miałaby wyglądać ta fryzura. Aczkolwiek w moim odczuciu od razu lepiej. Blond, biały, czarny, zaskocz? Nie ma rudego, trochę słabo. Zaskocz. Zakończ. Boże, po jakiemu ja czytam? Jak plaster. Co nie zmienia faktu, że jednak miałem rację. Jakby troszkę oko ci uciekło w tamtej sekwencji, ale spoko. Zatrzymaj. Chodziło o wodę. Myślałem, że można ten chip do kieszeni wsadzić, nie wiem, bryloczek sobie z niego zrobić albo kolczyki. Dobra, młoda. Kąpiel gotowa. Pasuje ci, wiesz? Wyglądasz jak prawdziwa kobieta. Kolejny magazyn. Kąpiel już gotowa. Co z cyberzwierzętami? Holender, najlepsze zoo to i tak wrocławskie, więc ktokolwiek nie był, polecam. Zwłaszcza jeżeli macie za 2 dni wolne, to jest to świetna sprawa. No, kto co lubi. Wolałbym tu jakiś superbohaterski plakat filmowy, ale spoko. Dziesiąta 30 niemalże. Co my tu mamy? Nurkowanie. Jakiś maraton. Dzięki, Michael. Jest ze mną mieszkaniec Corktown, Todd Williams, który wczoraj około 23 został brutalnie zaatakowany przez swojego AX-400. Todd, opowiedz nam, co zaszło. Jadłem sobie obiad w ciszy i spokoju. Nagle się na mnie rzuciła. Broniłem się, ale ich kompletnie odbiło. Bałem się o życie. No, prawie ją tłukłem, ależ zwiała.
Dziękuję, Todd. Niepokojące to wieści muflon, dla właścicieli androidów. Policja wszczęła poszukiwania androida. Miejmy nadzieję, że go znajdą. Nieprawda! On kłamie! To on chciał nam zrobić krzywdę! Co teraz robimy? Nie mamy dokąd pójść. A teraz jeszcze szuka nas policja. Ten android wczoraj podał mi jakiś adres. Powiedział, że tam nam pomogą. Warto spróbować. No niby. Nie zmienimy przeszłości, Alice. Ale mamy wpływ na przyszłość. Jakoś damy radę. I niedługo to wszystko będzie tylko złym wspomnieniem. O ile przeżyjemy ten proces? Wyszykuj się szybciutko. Poszukam ci czegoś do jedzenia, zanim wyruszymy dalej. Przynieś śniadanie. No to chyba mamy problemik. Porucznik Anderson, policja Detroit. Szukamy androidki, która napadła wczoraj na okoliczny sklep. Widział pan coś? Androidki? Nie, nie obsługuję androidów. Czy widział pan może kogoś takiego? Kurwa. Czułem, że coś jest z nią nie tak. Przyszła zeszłej nocy, była ubrana normalnie, jak człowiek. Skąd miałem wiedzieć? Wciąż tu jest? Tak, chyba pokój 28. Dziękuję. Czekaj w samochodzie. Najlepiej będzie, jeśli pójdę z panem. Słuchaj, męczą mnie te pyskówki. Dlatego zamknij japę i rób, co ci mówię. Chcę tylko wykonać misję. Czy to pana denerwuje? Chcesz wykonać misję? To lepiej przestań mnie wkurwiać. Lubię Hanka. Dobra, no ale jako, że naszym hobby głównym jest denerwowanie tej persony, także idziemy za nim. Hank jest bardzo nerwowym człowiekiem, jak widzimy. Wszystko go denerwuje. I nie lubi się dzielić schodami. Ja jestem cichutko. Nie ma jej. Gdzie mamy się udać? Gdzieś niby tam. Wszędzie policja.
Kradanie w Batmanie nie poszło na marne. Solid Snake, te rzeczy, kartony. Tylko, że będzie jak ten kutafon w sklepie nas rozpoznał. Sprytnie. Przynajmniej na razie. Dobra, tam jest patrol. My mamy się dostać tam. Pewnie tu będziemy mogli się schować. Tylko, że to jest ciągłe oglądanie się za siebie, prawda? Wszystko w porządku? Nasze źródła donoszą, że CyberLife dostarczyło policji Detroit prototyp androida śledczego. Choć policja korzysta z pomocy androidów już od 5 lat, jeszcze nigdy dotąd nie zdarzyło się, żeby android miał prawo brać czynny udział w śledztwach kryminalnych. Poprosiliśmy CyberLife o komentarz, ale... Zbliżamy się teraz do stacji Fem. Dobra, mamy ludzika. Wzór trochę taki pod Hindi. Masz jakieś drobne? No tu jest odpowiednie graffiti. Jeszcze raz, dobra. Szukamy głowy lwa. Tu jej raczej nie ma. Dobra, widzę lwa. Jest tutaj. O, sorry, przepraszam. Kolejna wskazówka. Ona jest taka
wysoko. Płot z drutem kolczastym. Śmignąłem na czerwonym. Aha, za daleko, dobra, czyli nie w tą stronę. Gdzie to może być? Tu. Jeden punkt. I tu jest drugi. Rząd robotów. O kurczę. Ale jaki to był murek? Gdzieś za siatką. Czyli być może w tą stronę. Tu. Trzy symbole. Symbol numer jeden. Symbol numer 2 na brzuszku robota. I gdzie jest symbol numer 3? Jest tu. Za deskami. Mamy cię. Czyżby za daleko? Kolejne trzy symbole. Teraz pytanie brzmi, gdzie jest ten trzeci? Może być, no właśnie, niewidoczny. Można byłoby się wspiąć po deskach, znaczy po beczkach, po deskach mówię. No, ale metoda śmietników, The Last of Us, te rzeczy, wiecie. O kurde, Assassin's Creed, normalnie. Jest ostatni symbol. No, ryzykowne. Pewnie będzie Quick Time Event. W sumie? No pięknie. Dobra, tylko gdzie jest to graffiti? Jak to miało wyglądać?
To jest pewnie napis Sparkle, ale nie jestem pewien. No a jednak. No dobra. Nie taki głupi żabol, jak go malują. Tylko teraz, gdzie są te symbole? Tu jest drugi. Jeszcze jeden. Jest tu zakamuflowany. Kolejna wskazówka, jakaś dziura, murek. Dobra. Znowu możemy sobie wybrać drogę. Mamy tutaj numer 1, tutaj numer 2. Aha, drogi są tylko dwie. Zobaczmy tą. Siup, siup. Siup. Gdyby tak siup i znaleźć inne miejsce. No dobra, czyli pewnie tędy. Jak tu? Świetnie, wykonaj. No Markus coraz bardziej mnie zaskakuje, jeśli mam być szczery. I coraz bardziej mi się podoba. Dobra, dziura, słupek, tak? Tu jest dziura. Tu jest kolejna. Tu jest android jakiś. Czy tam są jakieś deski? Nie, czyli to nie to. Będzie tu. Tyle tylko, że... O, jest. Tutaj jest ten symbol. Tu jest taki wielki. Trzeba ustawić odpowiednią perspektywę. Deski, deski, deski. Tu są deski. Przyszliśmy. Jest owe Jerycho. Coś jest. Mam nadzieję, że nie zrobię czegoś głupiego i nie zabiję Markusa.
będzie skok wiary. Jednak przewidziałem pewne rzeczy. Dobra, działa. Tylko czego my tu mamy szukać tak naprawdę? Mnóstwo zamkniętych drzwi. Co my tu mamy? Kwantowa wróżka Cyberlife. Tu możecie sobie troszeczkę poczytać. No proszę, astronauci i androidy. Markus w tym momencie przypomina mi troszeczkę Jake'a z Resident Evil. No dobra, nie wiem jak was, ale mnie to wcale nie ruszyło. Się schowała, ale nie było słychać, żeby dziewczynka otwierała drzwi. Musiało boleć. No to chyba jestem na miejscu. Witamy w Jerychu.